chciał z tego miejsca i w tym momencie zaapelować do wszystkich tych, którzy odpowiadają za organizację transportu zbiorowego, o ogromną odpowiedzialność, o prowadzenie właściwego nadzoru nad firmami, które świadczą takie usługi. Pasażerowie i wszyscy ci, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, z komunikacji zbiorowej, płacąc za bilet, oczekują bezpieczeństwa. Chcą mieć poczucie bezpieczeństwa, chcą w sposób bezpieczny, spokojny przyjechać do celu i muszą mieć to zagwarantowane. Apelujemy do wszystkich tych, którzy organizują transport zbiorowy. Oczywiście tutaj koncentrujemy się na Warszawie, no bo te uchybienia są związane z organizatorem warszawskiego transportu zbiorowego, o to, aby wykorzystywali prawne narzędzia do tego, żeby sprawować właściwy nadzór nad spółkami przewozowymi. Życie ludzkie jest najważniejsze, bezpieczeństwo pasażerów jest najważniejsze. Apelujemy, prosimy o to, aby tak właśnie było. Ja wiem, że teraz w czasie epidemii transport zbiorowy jest w pewien sposób ograniczony. Mniejsza mobilność społeczeństwa sprawia, że ludzi w komunikacji zbiorowej jest mniej. Natomiast troska o bezpieczeństwo musi być permanentna, musi być stała, musi być realizowana i zarówno w dzień, i zarówno w nocy, tak aby do tego typu tragicznych zdarzeń nie dochodziło. Ja mam nadzieję, że te wyniki kontroli troszeczkę otrzeźwią wszystkich tych, którzy są organizatorami transportu zbiorowego, że spowodują, że w przyszłych tygodniach i miesiącach ten nadzór będzie sprawowany we właściwy sposób. Dziękuję bardzo. Inspekcja Transportu Drogowego prowadziła kontrolę w 4 firmach, które świadczą usługi komunikacji miejskiej na terenie miasta stołecznego Warszawy. Pierwsza kontrola w firmie Arriva, to jest ta firma, której autobusy uległy tragicznym wypadkom w Warszawie, rozpoczęła się jeszcze przed tymi tragicznymi zdarzeniami. Ta kontrola rozpoczęła się w połowie maja. Przeprowadziliśmy po tych tragicznych wypadkach prowadziliśmy kontrolę w kolejnych 3 firmach, które świadczą usługi komunikacji miejskiej w Warszawie. Te kontrole były prowadzone krzyżowo. Chcieliśmy sprawdzić, czy kierowcy jednocześnie nie pracują w kilku firmach i czy w związku z tym nie są łamane normy czasu pracy. I niestety wyniki są zatrważające. W tych wszystkich firmach wykryliśmy około 500 naruszeń, z tego w pierwszej firmie 445. Niestety dochodziło do rażących przypadków łamania norm czasu pracy, przekraczania tych norm. Kierowcy jeździli przemęczeni, stwarzając zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa przewożonych pasażerów. W firmie, której autobusy uczestniczyły w tych tragicznych wypadkach, suma naruszeń mogła skutkować nałożeniem kary w wysokości ponad 300 tysięcy złotych. Natomiast ta kara, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, zostanie ograniczona do 30 tysięcy złotych. W pozostałych 3 firmach, o wynikach w pozostałych 3 firmach na Mazowszu opowie pan dyrektor Chojnacki. W każdej ze skontrolowanych firm były wykryte naruszenia. Szanowni Państwo, to co mówił pan minister Rafał Weber, potrzeba tutaj właściwego nadzoru ze strony organizatora transportu. Organizatorem transportu jest Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, czyli tak naprawdę miasto stołeczne Warszawa. I brak jest tego nadzoru, w związku z tym my wszczęliśmy również postępowanie w stosunku do Zarządu Transportu Miejskiego i te postępowania jeszcze się toczą i też być może będą nałożone w tym zakresie kary. Dlatego w związku z tymi nieprawidłowościami mamy nadzieję, że firmy, które kontrolowaliśmy, jak również organizator transportu, Zarząd Transportu Miejskiego wyciągną stosowne wnioski i wprowadzą działania naprawcze, tak aby pasażerowie, którzy poruszają się autobusami miejskimi, mogli czuć się bezpiecznie. Więc ja mogę Państwa zapewnić, że te kontrole będą w dalszym ciągu prowadzone, zarówno kontrole w przedsiębiorstwach, jak i kontrole drogowe. Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi tego typu kontrole od wielu lat.
Ja już Państwu mówiłem na poprzednich briefingach, że na przestrzeni ostatnich lat, pewnie to jeszcze powie Pan Dyrektor Chojnacki, praktycznie nic się nie poprawiło. Kary na przedsiębiorstwa świadczące usługi komunikacji miejskiej w Warszawie są nakładane od wielu, wielu lat i często są to kary w maksymalnej wysokości 30 tysięcy złotych. Dlatego jeszcze raz apelujemy zarówno do firm przewozowych, które realizują te usługi, jak i do miasta stołecznego Warszawy o właściwy nadzór nad wykonywanymi przewozami oraz o przestrzeganie norm i po to, aby warszawiacy i inni pasażerowie komunikacji miejskiej mogli czuć się bezpiecznie i nie byli narażani na niebezpieczeństwo. Dziękuję. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego każdego dnia dbają o bezpieczeństwo na polskich drogach. W tym celu prowadzone są kontrole drogowe, ale również kontrole w siedzibach przedsiębiorstw. Każdego roku prowadzimy takie kontrole, niemniej jednak po serii wypadków, jaka miała miejsce na terenie miasta stołecznego Warszawa, podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu kontroli krzyżowej. Kontrola krzyżowa jest to pierwszy taki model, pierwsza formuła, jaką zastosowaliśmy i musimy przyznać, że przyniosła efekty porażające dla nas. Myślę, że my już wnioski wyciągamy z tego, ale również prosimy organizatora o wyciągnięcie wniosków z tejże kontroli. Szanowni Państwo, kontrola krzyżowa obejmowała wszystkie przedsiębiorstwa, które świadczą usługi na rzecz miasta stołecznego Warszawy. Były to 4 podmioty. My kontrolowaliśmy 3 podmioty, sąsiednie województwo, kolejny podmiot, gdyż tam jest zlokalizowana siedziba firmy Arriva. Tym razem kary nie obyło się bez kar. Wszystkie przedsiębiorstwa otrzymały kary. Nie były to kary wprawdzie maksymalne, bo były to kary w wysokości 10 250, 12 100 i 12 300. Niemniej jednak potwierdziły się nasze przypuszczenia, że kierowcy mogą pracować w kilku przedsiębiorstwach świadczących usługi komunikacji miejskiej. Nie jest niczym złym, że kierowca pracuje w kilku przedsiębiorstwach. Niemniej jednak należy przestrzegać czasu pracy. Nasze kontrole potwierdziły, że łamany był notorycznie czas pracy i przekraczany czas pracy, ale również przerażające jest to, że na drogi miasta stołecznego Warszawy wyjeżdżały autobusy, które w pewnych dniach nie powinny w ogóle się poruszać po tych drogach, gdyż pojazd, który nie posiada ważnego badania technicznego, no nie ma prawa poruszać się po ulicach. Z naszej strony zapewniamy Państwa, że robimy wszystko, żeby zwiększać bezpieczeństwo na ulicach nie tylko Warszawy, ale całego województwa mazowieckiego, a nawet i Polski wraz z innymi inspektorami. Niemniej jednak zapowiadamy kolejne kontrole w formule kontroli krzyżowych, gdyż widzimy, że one przynoszą znaczące efekty. Tylko bardzo prosimy, żeby organizator wyciągnął również wnioski i zadbał o to, żeby takich sytuacji było jak najmniej, a tak naprawdę, żeby się w ogóle nie pojawiały, żeby były łamane przepisy dotyczące czasu pracy. Bo tak jak już pan minister Aldinga-Jadur powiedział, no, przemęczony kierowca to bardzo niebezpieczny kierowca na naszych drogach, a wszyscy dbamy o to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo i robimy wszystko każdego dnia. To wszystko. Dziękuję Państwu.